Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik na temat zakupu na Allegro uszkodzonego aparatu cyfrowego Sony Cybershot DSC WX220. Jak widzicie tutaj kupiłem od sprzedawcy eCastel. Ma dużo przedmiotów, które są uszkodzone w niskich cenach, także warto sobie przejrzeć jego aukcję, bo można coś ciekawego sobie znaleźć i może uda nam się to naprawić. I tu jak widzicie, ten aparat za 30 zł jest naprawdę bardzo niska cena. Ale dlaczego w ogóle go kupiłem? Szukałem baterii do tego aparatu Sony, bo jak wiecie, mikroskop mam podłączony właśnie do takiego aparatu i chciałem, żeby nie ładować go kablem, tylko włożyć baterię i szukałem baterii i znalazłem taki uszkodzony aparat z baterią. Także opłacało się za 30 zł, bateria plus sam aparat być może będzie działał. Zobaczymy. Tutaj zdjęcia są pokazane, jak on jest w ogóle uszkodzony. Widzimy, jest bateria Sony. Także miejmy nadzieję, że ona będzie sprawna, bo wtedy bym jej użył do tego mikroskopu, co mam podłączony i pokazuję wam nieraz filmiki z niego. A jak ktoś nie wie, to jakość z takiego aparatu jest o wiele, wiele lepsza niż z jakiejś tam kamery cyfrowej. Tu jest jednak matryca w takim aparacie o wiele lepsza niż w jakiejś tam kamerce. Nawet podejrzewam, że w tych Logitechach C920 nie mają szans w starciu z tym aparatem, bo jeszcze tutaj posiada wyjście HDMI, także naprawdę świetny aparat do przerobienia na kamerkę do mikroskopu. Dobra, 30 zł, 8 zł wysyłka i tutaj opis jest uszkodzony mechanicznie, brak zaślepki gniazda ładowania. To akurat mi nie przeszkadza za bardzo, ale widać, że miał jakiegoś dzwona porządnego. Zestaw zabiera uszkodzony aparat Sony Cybershot DSC WX220. Powiem wam, że sprawne aparaty chodzą od 200 zł powyżej. Także to naprawdę cena 30 zł za ten aparat z baterią jest super. Bateria, stan nieznany, nietestowana. No to co? Przyjrzyjmy sobie jeszcze zdjęcia. 18,2 megapiksela. Exmor R. To jest naprawdę bardzo dobra matryca Sony, od Sony. I jeszcze powiem wam, że ten telefonik ma Wi-Fi, NFC, także to nie jest taki jakiś byle jaki aparacik. Bo można dzięki temu sobie przesyłać do telefonu szybko zdjęcia, łączyć się z siecią Wi-Fi i tam robić różne rzeczy. No naprawdę, za 30 zł. Tu nawet widać, że on jest uruchomiony, także zobaczymy, czy on w ogóle działa. Może się nie wysuwa obiektyw, a wtedy to praktycznie jakbym go chciał przerobić pod drugi obiektyw, to może to nie będzie miało takiego znaczenia. No to jakieś zdjęcie drona, to już nie do tej aukcji. Dobra, ja się przełączę teraz na kamerkę paczuszki. Rozpakujemy sobie tą paczkę i zobaczymy, co nam wysłał sprzedawca. Jak ten telefon. Kurczę, ciągle mi się myli z telefonem. Jak ten aparat. Jezu, jeszcze on jest w opakowaniu. O kurczę, ale wiecie co? To jest coś pięknego, bo teraz się zastanawiam, czy sobie nie złożyć takiego sprawnego jednego. A nie, WX350, to nie od tego. Dobra. Czy tu mamy jakiś paragon? Na razie żadnego paragonu nie widzę. Być może jest z pudełku. Jak to pudełko się otwiera? W ten sposób. Tutaj, dobra, tutaj trzeba rozciąć. WX350, czyli podejrzewam, że ma matrycę większą albo zoom większy. No, spróbuję to jakoś otworzyć, ale na razie jest to zaklejone. No dobra, tak się to otwiera. Zobaczmy sobie, co jest w środku. I w środku mamy jakieś
Folia bąbelkowa. No jest paragon, okej, okay, spoko. Co my tu mamy? Aha, tu jakaś naklejka czy coś? Dobra. To nas nie obchodzi. Paragon 38 zł. Spoko, ok. Bateria od Soniaka. Nie wygląda na wybrzuszoną. Stan naprawdę bardzo dobry. Zaraz sobie zobaczymy, ile ona ma voltów. Czy jest naładowana. I teraz sam aparacik sobie odpakujemy. Nieładnie zapakowane, powiem wam szczerze. Nie jest tak na chama wrzucone, tylko żeby wysłać. No i sam aparacik. Czarny kolor, fajny, ale widać, że jest to budowa zmasakrowana. Był rozkręcany. Zobaczymy, czy on się w ogóle włączy. Wyjście mikro HDMI, czy tam mini HDMI. Są dwa rodzaje. Mikro i mini, które jest takie bardziej podłużne, większe. No ale ma wyjście pod HDMI, także można go podłączyć spokojnie do jakiegoś HDMI grabera i sobie wtedy streamować dzięki takiemu aparacikowi. Pudełko się przyda, super, fajnie. Odłożymy sobie na bok. Teraz wam coś pokażę. Ja tutaj mam przerobionego dokładnie ten sam model Soniaka. Cybershot też, tylko że w złotej obudowie, kupiony za 50 zł na OLX-ie, bez baterii. On jest sprawny, wszystko działa, tylko właśnie nie mam do niego baterii. Chciałbym sprawdzić, czy by na nim poszła bateria, czy on by się uruchomił, ale najpierw sobie sprawdźmy może baterię. Zobaczymy, czy ona jest naładowana, czy nie. Tak, minus, ok, i plusik. Zobaczymy, ile pokaże nam tutaj miernik. 3,90, czyli jest naładowana w miarę. Nie ma tragedii. Zobaczmy sobie najpierw coś innego może. Może ja go podłączę najpierw przez kabel USB do ładowania. Zobaczymy, czy on się załączy bez baterii. Tak jak to robiłem z tym złotym moim. Jak podłączam kamerkę. Dobra. I teraz tak. Tu jest gdzieś power. OK. Nie wiem, czy z USB go zasili. Da rady. Ale najwidoczniej. Najwidoczniej z USB-ka go. Nie da rady zasilić. Zrobimy teraz taki motyw. Ja tutaj mam podłączone do tego telefonu, co nagrywam, kabel USB do ładowarki. Także na tym na pewno powinno ruszyć, bo powiem wam tak. Jak podłączę sobie tutaj do tego, to patrzcie, co się będzie działo. On się załączy zaraz. Widzicie? Jest, działa, tylko że ekranu nie widać. Na samym kablu, bez baterii. Także sprawdźmy sobie teraz tutaj. No, powinien ruszyć. Jak nie ruszy, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo zdjęcie było nie z tego Soniaka. Włączył się. Dajmy anuluj. Powinien się wysunąć teraz obiektyw, jak dam anuluj. Patrzcie, działa. Wysunął się obiektyw. On normalnie działa. Ale numer. Ja nie wiem, czy ja go nie będę. No, to jest... no nie wiem, o co chodzi, ale spróbuję. Fokus łapie. Nie no, on działa, powiem wam, jestem w szoku. Menu. Normalnie ten aparat działa. Także kurczę. Zoom.
Zoom też działa. Wiecie co? Szkoda mi go w ogóle niszczyć. Ja go teraz zrobię tak, że na pewno go rozkręcę i poprawię tą tutaj budowę, bo to widać, że to jest. On gdzieś zaliczył mocnego dzwona. Na 100%. Tutaj. Sam obiektyw działa. Także nie ma sensu go niszczyć, bo on nawet by się nadawał świetnie na kamerkę do nagrywania streamu, wiecie? Bo to jest naprawdę dobra matryca jest w tym aparacie. Wszystko łapie, ostrość. Słuchajcie, no chyba mam fuksa, bo za 30 zł kupić ten model sprawny, działający. To jest naprawdę mega okazja. Wyłączę go teraz. Schował się obiektyw. Jedynie co tutaj jest do poprawienia, to ta obudowa tutaj. Słuchajcie, żeby ona siedziała prosto. Bo widać, że troszeczkę, na szczęście obiektyw nie dostał na tyle, żeby się gdzieś tam coś zablokowało. A teraz sprawdźmy sobie w ogóle tą baterię z ciekawości. Czy ona będzie działała, czy nie? Jeżeli na baterii ruszy, to już w ogóle będę w szoku. Chociaż może być problem, bo tutaj nie chcę wejść. Nie chcę wejść, ponieważ chyba został źle włożony. Dzisiaj nie chce mi do końca wejść. Dobra, sprawdzę na moim aparacie, czy u mnie wejdzie do końca. U mnie też jest troszeczkę to rozwalone, bo jednak wiecie, musiałem wyrzucić tutaj obiektyw w ogóle całkowicie na zewnątrz. Tak, zobaczymy, czy tutaj wejdzie bateria do końca normalnie. Tu u mnie też może być problem, bo. Nie no, u mnie weszła, okej. U mnie weszła. I teraz spróbuję go włączyć na baterii. Nie chce się włączyć. Czyli wiecie co? Albo jak gdzieś tam go źle złożyłem. Albo bateria jest rozładowana w takim stopniu, że się nie włączy. A teraz spróbuję go włączyć na ładowaniu. Ok, anuluj. No i dobra, on działa bez problemu. Tutaj oczywiście mam założony obiektyw taki, żebym mógł sobie kręcić filmiki, jak coś tam naprawiam. I teraz odłączę zasilanie. Dobra, u mnie bateria na pewno nie działa. Czyli co? Ten aparat, on by był dobry, gdyby bateria weszła do końca. Staram się jeszcze raz może jakoś ją włożyć. Gdzieś tu jest problem z włożeniem tej baterii do końca. I dlatego ten aparat być może był sprzedany jako uszkodzony, a jest sprawny. Tak, gdzieś. O, jeszcze mi bateria wyleciała. Dobra, poczekajcie na chwilę, dam pauzę, bo mi bateria wyleciała gdzieś pod biurko. Dobra, moi drodzy, więc sprawa taka jest. Aparat jest sprawny, uruchamia się pod ładowaniem. Nie wchodzi bateria. Także kwestia tylko, jeżeli by bateria weszła, mamy sprawny aparacik. Ja go rozkręcę, oczywiście sobie będę próbował go naprawić. Ale najpierw jeszcze chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Spróbuję uruchomić HDMI grabbera i podłączę się pod ten
aparacik, tylko najpierw tutaj gdzieś włączę sobie ładowanie, włączę go. Włączymy go. Tryb USB. Jak tryb USB, jak mam podłączony pod ładowarkę go? Bez sensu. Widzicie? Podłączyłem go pod ładowarkę. Aha, jest chyba klapka otwarta od baterii. I on wykrywa go jako. Musi być zamknięta klapka? No to by była taka dosyć ciekawa informacja. Spróbuję go teraz uruchomić na zamkniętej klapce od baterii. Patrzcie się, no. Musi być zamknięta klapka od baterii, żeby działał. Dobra, teraz go podłączę pod HDMI grabbera. Podłączony jest? Podłączony. I zobaczymy. Ja się przełączę. Czy to tu jest? Nie. Urządzenie do przechwytywania. EZ3 kapturę. Okej. Jak widać działa, ale jest obcięty w ogóle obraz. Czy gdzieś tam w opcjach menu musiałbym mu no, zmienić wyświetlanie? Dobra, się na chwilę rozłączę. Ustawienia. Tryb fotografowania, format pliku 50i. Damy 50p i damy MP4. Dobra, teraz dałem MP4, format pliku i zobaczymy, czy nam. Tak o, tutaj mam w HDMI grabberze w ogóle ustawioną własne. Jakikolwiek. Nie mam UV2, dlatego ten obraz jest teraz przez MJPEG jest, powiedzmy sobie, słaby. Ale możemy zrobić zooma tym aparacikiem. Już nie ostrzy. Zoom optyczny jest chyba 10 razy. Tylko taka kamerka do kręcenia może się nadawać spoko. Także widzieliście, jak to mniej więcej wygląda, chociaż tam jeszcze musiałbym pozmieniać ustawienia, żeby było wykrywane na całym ekranie to wszystko pokazywane. Ale aparat działa. Generalnie tylko jest kwestia zrobienia go tak, żeby bateria działała. Jeżeli będzie bateria działała, wchodziła tutaj, wtedy mamy sprawny aparacik za 30 zł. Cybershota WX220. Myślę, że to jest do zrobienia. Także ja idę się bawić w rozkręcanie. I na tym zakończę filmik. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Co sądzicie, czy opłacało się kupić? Bo ja powiem wam szczerze, że opłacało się kupić ten telefon. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić tak, żeby bateria wchodziła. Wtedy będę miał, no powiedzmy, mały, sprawny, kompaktowy aparacik do robienia zdjęć, a także kręcenia filmików być może w przyszłości na YouTubie.
Zobaczymy, jak on będzie nagrywał właśnie na kartę pamięci. Wtedy zrobię jakiegoś takiego testa, że wrzucę filmik bezpośrednio z tego aparatu. On też nagrywa tutaj w stereo, także myślę, że jest mega małym, fajnym aparacikiem. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.